Dzień dobry, Krzysztof Janczurewicz, witam Państwa w piątek 21 lipca. Zapraszam na aktualności. Dwie drogi powiatowe, Zdrężna do Stępnia i Spore do DK11 zostaną wyremontowane. W czwartek starosta szczecinecki Krzysztof Lis oraz wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz podpisali umowy na dofinansowanie. Wartość obu umów opiewa na 4,5 miliona złotych. Te dwa zadania, szczególnie jeżeli chodzi o drogę numer 11 do miejscowości Spore, to jest takie dosyć spore przedsięwzięcie, ale też zadanie, które gdzieś zaplanowaliśmy po spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Spore. Spore to dzisiaj bardzo atrakcyjna miejscowość turystyczna, tam wiele podmiotów takich agroturystycznych jest, fajna możliwość wypoczynku przez jezioro. Po tym spotkaniu ja zadeklarowałem, że postaramy się aplikować o możliwość realizacji tego przedsięwzięcia i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przygotowany wniosek przez panią Agnieszkę Milewczyk był na tyle dobry, że na 53 wnioski nasz wniosek był na 11 pozycji, jeżeli chodzi o listę rankingową. Chyba jest to taka największa kwota, 2 miliony 663 tysiące złotych. Całe to przedsięwzięcie ma być realizowane 2024-2025. Chcemy poszerzyć tą drogę do 6 metrów, więc bezpieczny ruch na tym odcinku, 2,5 kilometra. Sądzę, że to będzie taka fajna, alternatywne połączenie Sporego tutaj ze Szczecinkiem, jadąc już wyremontowaną za chwilę 11. Natomiast też jest tak, że to jest odcinek, to jest miejscowość, która ma taką alternatywną drogę przez Bugno, Gałowo, Trzcinno. I właśnie dzisiaj otrzymałem też informację, że otrzymaliśmy wsparcie samorządu z pana wojewody rządowego programu przebudowy dróg lokalnych na odcinek Bugno-Gałowo, a zatem też pamiętamy o tym alternatywnym ruchu. Natomiast ważne jest, że mieszkańcy tej miejscowości, turyści, mieszkańcy Szczecinka będą mogli z tej drogi za chwilę skorzystać. I drugi wniosek to jest wniosek, który jest związany, druga umowa to jest związana z realizacją przedsięwzięcia dotyczącą przebudowy drogi Stępień-Drężno. My realizujemy to przedsięwzięcie w kilku etapach. Właśnie w tym drugim etapie otrzymaliśmy dofinansowanie z rządowego rezerwy Ministerstwa Infrastruktury na tak zwane obiekty mostowe i tam mamy dofinansowanie prawie 1 800 000 zł i złożyliśmy wniosek uzupełniający, ponieważ jest tam sporo gruntów rolnych do samorządu województwa, kiedyś to się nazywał Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, dzisiaj zapewne troszkę inaczej, ale tutaj dofinansowanie 1 800 000, chyba 69 000 zł, więc tak naprawdę ostatnio liczyliśmy z panią skarbnik do tego przedsięwzięcia. Bezpośrednio jako samorząd powiatowy dokładamy dosłownie 174 tysiące złotych, więc to jest zadanie, które właśnie przy wsparciu i rezerwy Ministerstwa Infrastruktury i pana marszałka będzie realizowane, już jest realizowane, bo jesteśmy po procedurze przetargowej. Wartość tego zadania po przetargu jest 2 700 000 zł, a z procedury przetargowej prawie było 4 miliony, więc też dobra cena i ogromnie panie marszałku dziękuję i wyrazy uznania i szacunku za to, że właśnie te dwa przedsięwzięcia możemy dzisiaj tutaj umowę podpisać, no bo jakbyśmy sumowali, to jest 2600 i 1 900 prawie, to jest no 4 400 000 zł. 4,5 miliona. Tak? 4,5 miliona, więc to jest naprawdę niesamowita kwota i cieszę się ogromnie, że faktycznie te środki samorządu województwa również są uruchamiane na powiat szczecinecki, ale to też wiem, że tutaj jest też ogromna zasługa pana marszałka Olgierda Kustosza i jest nam tutaj w tych naszych wnioskach ogromnie przychylny. Panie marszałku, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Tak jak pan starosta powiedział, my się cieszymy przede wszystkim jako zarząd województwa, że możemy przekazywać takie środki, te środki unijne, które będą służyły naszym mieszkańcom, ale przede wszystkim z tego montażu finansowego. Ja się cieszę, że te montaże właśnie z tych rządowych środków razem z naszymi środkami, które przekazujemy państwu, mogą później być realizowane takie dobre zadania, bo wiadomo, ruch tutaj jest bardzo duży. Szczególnie w sezonie, szczególnie wakacje, ale też codziennie służą te drogi przede wszystkim mieszkańcom, żeby dojechać do pracy, załatwiać swoje sprawy i przede wszystkim te komunikacyjne zapóźnienia należy dokończyć, realizować, żeby mieszkańcy służyło się jak najlepiej mieszkańcom, a przede wszystkim
My jako Zarząd Województwa podjęliśmy też taką fajną właśnie w FOGR-ze inicjatywę z panem marszałkiem. Prosiliśmy o to, żeby zwiększyć tą kwotę i do tych 10 milionów dołożyliśmy jeszcze 6,5 miliona prawie, żeby więcej zrealizowanych mogło być zadań, dlatego że właśnie przy montażu finansowym bardzo fajne te kwoty wychodzą i nie jest to tak duże dokładanie do tych inwestycji, jak byłoby, bo to w FOGR-ze mamy 50%, a tutaj mamy 63%. Dlatego jak zobaczyliśmy, że ta możliwość montażu finansowego jest możliwa, to postanowiliśmy jeszcze wspomóc samorządy, żeby efektywniej zrealizowali, żeby po prostu na wkład własny, jakby zabrakło któremuś samorządowi, bo takie mieliśmy sygnały, żeby po prostu więcej tych inwestycji ujrzało światło dzienne i cieszymy się, że możemy dzisiaj panu staroście przekazać tym podpisem, że pan starosta zrealizuje dla mieszkańców powiatu te inwestycje i będą one zauważalne i widoczne. To prawda, ale też, panie marszałku, to jest tak, proszę państwa, że my jesteśmy jednym z beneficjentów na terenie powiatu szczecineckiego, ponieważ też gminy powiatu szczecineckiego, szczególnie z programu rozwoju obszarów wiejskich, również otrzymały dofinansowanie i to jest też istotne i ważne, że te źródła nie są tylko z jednego kierunku, ale i z tego rządowego i samorządowego. Mam nadzieję również, że w tym obszarze dotyczącym również Funduszu Europejskich Województwa Zachodniopomorskiego, a tam też są środki finansowe, również będziemy mogli liczyć na wsparcie na przedsięwzięcia, na drogi, które znajdują się w sieci TENT, bo tam jest też takie umocowanie. W poniedziałek przypada święto policji. Szczecineccy stróże prawa przyspieszyli obchody i świętowali już w czwartek. Uroczystość odbyła się w kinie Wolność z udziałem komendanta wojewódzkiego policji i zaproszonych gości. Były przemówienia, awanse na wyższe stopnie służbowe i nagrody. To jest służba na pewno trudna. Jest to, ale z drugiej strony jest to służba wciągająca. Służba wymagająca empatii. Spojrzenie z pewną perspektywą na różne sprawy, wymagająca pełnej dyspozycyjności i pełni się ją cały czas. Policjantem się jest również po służbie, nie tylko na służbie, bo coraz częściej słyszymy, że policjant to tylko wtedy, kiedy jest w mundurze i kiedy jest w komendzie, to jest pełni służbę. Nie, komendant pełni cały czas służbę. To nie ma różnicy i ale jednocześnie z drugiej strony jest to służba, która przynosi satysfakcję. Przynosi satysfakcję za te jedno słowo, o czym będę mówił w swoim przemówieniu. Jak się słyszy dziękuję albo jakiś uśmiech od człowieka, czy dobre słowo, to dlatego warto służyć. Jak w każdej jednostce prowadzona jest pewna gradacja, pewna klasyfikacja. Zna pan na pewno ranking komend powiatowych zrobiony przez szefa z komendy wojewódzkiej? Nie ma takiego rankingu. Nie ma takiego rankingu. Oczywiście jest to tak zwana statystyka, która pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, dana jednostka. Które elementy trzeba poprawić, należy poprawić, natomiast nie ma takiego rankingu. Jesteśmy od lat, chciałbym się tu pochwalić, uznawani za jedną z wyróżniających się jednostek w województwie zachodniopomorskim. I te wyniki moim zdaniem są dobre. Powoduje to, że dzięki temu między innymi miasto Szczecin, ekipa szczecinecka jest bezpieczny. Odnotowujemy z roku na rok spadki liczby przestępstw. To należy się tylko cieszyć z tego, tak mi się wydaje, więc myślę, że nie jest źle, nie jest źle. W tym miejscu chciałbym podziękować moim wszystkim policjantom, bo to święto służy temu, żeby się cieszyć, żeby świętować i żeby podziękować. Nie służy podsumowaniom, rankingom, służy temu, żeby podziękować policjantom, pracownikom cywilnym za trudną, ciężką pracę. Panie komendancie, my też życzymy wszystkim policjantom jak najlepszych wyników pracy, jak najmniej przestępstw i jak najwięcej dowodów sympatii ze strony mieszkańców. Dziękuję bardzo.
konkurs ma to do siebie, że wyłania albo nie wyłania. Żeby zostać dyrektorem szkoły, to musi być, komisja konkursowa musi być 50% plus 1. I jeżeli komisja konkursowa składała się z 12 osób, przypomnę, 3 osoby to jest przedstawiciel organu nadzorującego, 3 osoby przedstawiciel organu prowadzącego, związki zawodowe, 2 osoby rada rodziców, 2 osoby rada pedagogiczna, więc w tym wypadku było 12 osób i w tej szkole pani dyrektor Edyta Wojnicz uzyskała wynik 6-6 przeciw, czyli nie uzyskała większości tych 7 głosów. Stąd na ostatnim posiedzeniu zarządu zarząd zaakceptował wyniki komisji konkursowej, która nie wyłoniła dyrektora. Ja po takiej szerokiej analizie, też biorąc pod uwagę, że to jest naprawdę duża szkoła, bardzo duża odpowiedzialność, 2 dni temu zaproponowałem funkcję dyrektora szkoły pani Monice Szymańskiej. To jest zastępca dyrektora w tejże szkole, nauczyciel matematyki. Oczywiście, żeby pani Monika została dyrektorem według tych przepisów, które są, no to po pierwsze musi wypełnić te wszystkie formalne wymogi związane z dokumentami. Nie będzie konkursu. Muszę uzyskać akceptację, czyli powołanie musi być w porozumieniu z kuratorem i po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej, więc takie działanie będzie uruchomione. Natomiast mówię oficjalnie, żeby też nie było jakichś informacji takich różnego rodzaju, bo to jest szkoła i ważne jest, żeby tutaj była jakby wiedza. Taką propozycję dostała pani Monika Szymańska. Dziś w ramach konkursu Działaj Lokalnie, Lokalna Grupa Działania po Jeziorze Razem podpisała umowy z 11 organizacjami pozarządowymi na realizację projektów, które przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności. Konkurs Działaj Lokalnie 2023 jest już 6. edycją, której operatorem jest Lokalna Grupa Działania po Jeziorze Razem. Głównym celem programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach umowy przekazała lokalnej grupie działania kwotę 38 tysięcy złotych, z czego 19 tysięcy złotych wykorzystane zostało na dotacje. Pozostała część w tym roku to ponad 36 tysięcy złotych wkład gmin Barwice, Borne-Sulinowo, Szczecinek i Grzmiąca Nadleśnictwa Szczecinek i Fundacji imienia Stanisława Karłowskiego. W ramach konkursu złożonych zostało 16 wniosków, z czego 15 uzyskało pozytywną ocenę formalną. W wyniku prac komisji grantowej wybrano 11 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 55 tysięcy złotych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało 90 tysięcy złotych na renowację ołtarza głównego w Kościele Mariackim w Szczecinku. Prace te rozpoczną się od renowacji obrazów Narodzenia i Zmartwychwstania Pana Jezusa. W związku z tym obrazy te zostały zdemontowane przez konserwatorów i zabrane do pracowni konserwatorskiej w Szczecinie. Zdemontowane będą również figury z ukrzyżowania i zastąpione nowymi, wykonanymi według starych fotografii. Pracami zajmuje się szczecińska firma Gotyk, która wykonała renowację elewacji na wieży naszego kościoła. Dzisiaj jest podstawowa sprawa, to znaczy demontujemy obrazy z ołtarza, czyli wyciągamy je i będziemy przewozić do pracowni, a w pracowni najpierw trzeba będzie przeprowadzić badania, możliwości usunięcia przemalowań, bo całe obrazy są przemalowane, są niewielkie fragmenty oryginalne, a reszta to jest przemalowanie. Podobno w latach 80. Ostatni proboszcz zlecił tą pracę jakiemuś artyście z Ukrainy, no i ten wziął i pomalował po swojemu. Czyli... I teraz trzeba to wszystko usunąć. No i dogrzebać się do warstwy oryginalnej, po czym ją zakonserwować, podkleić ewentualnie, no uzupełnić ubytki, jeżeli są takie. No i potem wrócą obrazy z powrotem. Czyli tak naprawdę to nie wiadomo, co znajduje się pod spodem w tej podstawowej warstwie. To znaczy farby. Tak, no niewątpliwie na podstawie zdjęć archiwalnych można stwierdzić, że kompozycja jest ta sama, postacie są te same. No co do kolorystyki to trudno powiedzieć, bo zdjęcia są czarno-białe. No ale przypuszczam, że po prostu jest powtórzona i kompozycja, i kolorystyka oryginalna. Tyle tylko, że po prostu warstwa oryginalna jest przykryta całkowicie. To nie są jakieś drobne retusze, tylko całkowicie przemalowane. Jak długo potrwa konserwacja?
No my mamy nadzieję, że skończymy do końca roku. No to czyli parę miesięcy? No parę miesięcy, tak, tak. No to jest dosyć żmudna praca, bo trzeba bardzo uważać, żeby nie uszkodzić tej warstwy pierwotnej. Tym bardziej, że ona jest bardzo cienka, a to, co mamy na wierzchu, no to jest dosyć grube. Znane jest pochodzenie tych obrazów, historia? Tak, bo wiadomo, kto wykonał cały wystrój kościoła, bo to jest jednolita kompozycja i powstała w tym samym czasie. No jest oczywiście kilka elementów w kościele, które są z trochę innego czasu. To znaczy, ale mniej więcej wszystkie mieszczą się w tym przedziale do końca I wojny. Czyli w początek XX wieku. XX wieku, tak. Jak już informowaliśmy, jutro i w niedzielę będziemy spędzać czas w towarzystwie jazzu tradycyjnego i zabytkowych samochodów. Samochody będą na deptaku, w parku i na dziedzińcu zamku. Jutro też strażacy ochotnicy z Gdy Wielkiej organizują uroczystość z okazji otrzymania nowego wozu ratowniczo-gaśniczego wartości ponad 1 200 000 zł. Natomiast w niedzielę w godzinach od 14 do 18 w parku przy Muszli odbędzie się piknik charytatywny dla Nadii Gebauer. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie aktualności. Po reklamach zobaczymy, co narysował Maciek, a następnie obejrzymy relacje z obchodów Święta Policji. Kolejną pozycją programu będą archiwizje. Nasz program tradycyjnie zakończy magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.